Cześć, z tej strony Kacper Szarkiewicz i witajcie w 19 odcinku serii Zostań programistą JavaScript. Dzisiaj omówimy sobie dziedziczenie w klasach. Zapraszam do oglądania. W ostatnim odcinku stworzyliśmy kod dla klasy Pokémon, która tworzy obiekty, które mają właściwość health, name i type, a także mają metody attack i double attack. Załóżmy, że mamy zrobić grę, gdzie będą właśnie zwykłe Pokémony, zwykłe obiekty klasy Pokémon, ale będą też Pokémony specjalne. Mają one te same właściwości, co zwykłe Pokémony, ale mają też swoją własną dedykowaną właściwość. Załóżmy, że tym specjalnym Pokémonem będzie Wiedźmin. Akurat w naszej grze Wiedźmini będą specjalną odmianą Pokémona, która może mieć przy sobie miecz. Więc chcemy stworzyć klasę Wiedźmin, która będzie specjalną odmianą Pokémona i ma ona pola klasy Pokémon, czyli Name, Type i Health, ale ma również dodatkowo swoją właściwość Sword, która będzie booleanem i będzie wskazywała, czy dany Pokémon specjalny, czyli Wiedźmin, ma przy sobie swoją broń. Przejdźmy do kodu. Klasę Wiedźmin możemy stworzyć od nowa, pisząc ją dokładnie tak samo jak klasę Pokémon, i tym samym skopiujemy kod, a jak mówi jedna z najważniejszych zasad dobrego programowania, kodu nie powinno się duplikować. Więc nie chcemy kopiować dokładnie wszystkiego, co jest w tej klasie i aby stworzyć klasę Wiedźmin, skorzystamy z dziedziczenia. I klasa Wiedźmina będzie dziedziczyć z klasy Pokémon. Co to znaczy? Że klasa Wiedźmin będzie opierała się na klasie Pokémon i będzie miała dokładnie te same właściwości i metody co klasa Pokémon, ale będziemy mogli również do klasy Wiedźmin dodać jakieś kolejne. Więc tak jak w ostatnim odcinku, stwórzmy klasę za pomocą słowa kluczowego class i nazwijmy ją Wiedźmin, bez polskich znaków. Następnie nawiasy. Aby dziedziczyć z innej klasy, musimy użyć słowa kluczowego extends. I tutaj klasę, z której chcemy brać właściwości do naszej klasy Wiedźmin. Czyli Wiedźmin dziedziczy z Pokémon. Czyli to wszystko, co jest tutaj, zostaje przekazane do Wiedźmina. Dobra, więc sprawdźmy, czy to działa. Stwórzmy sobie Geralta, czyli Geralt równa się New Wiedźmin. I tak samo jak do Pokémonów, musimy dodać mu imię i typ. Czyli imię będzie Geralt i typ Wiedźmin. Skopiujmy cały kod i zobaczmy. Geralt, obiekt klasy Wiedźmin, tak jak widzimy, i ma dokładnie to samo co Pokémon. Czyli 100 zdrowia, imię Geralt i typ Wiedźmin. Czyli wiemy już, jak rozszerzyć klasę o jakąś inną klasę. Ale przecież każdy Wiedźmin będzie miał typ Wiedźmin, więc po co jako drugi argument to cały czas pisać? Więc stwórzmy konstruktor, tak samo jak w poprzedniej klasie, za pomocą słowa kluczowego konstruktor. I co przekazujemy do naszego konstruktora? Name i type. Czyli będziemy dokładnie tak samo tutaj to pisać. Name type. Bo to przekazujemy tutaj do naszego konstruktora. No dobrze. No ale my nie chcemy przekazywać type, więc to usuńmy. I teraz użyjemy specjalnej metody, która odwoła się do konstruktora klasy Pokémon, czyli do konstruktora, z której dziedziczy nasza klasa Wiedźmin. I nazywa się ona Super. Aktywuje ona konstruktor klasy, z której dziedziczymy. Czyli metoda Super aktywuje konstruktor klasy Pokémon. A co przyjmuje konstruktor klasy Pokémon? Name i type. Czyli przekażemy tutaj po prostu dalej name, który dostaliśmy tutaj w konstruktorze. I jako iż chcemy, żeby type zawsze był Wiedźmin, to podamy tutaj Wiedźmin. Sprawdźmy, czy to zadziała. Kopiujemy, a tutaj wyczyścimy, wklejamy. I sprawdźmy, czy Geralt ma typ Wiedźmin. I jak widzimy, Geralt ma typ Wiedźmin, tak jak podaliśmy to do naszej metody specjalnej, którą jest Super. Czyli co tu się stało? Przekazaliśmy do Super, czyli do tego konstruktora klasy Pokémon, imię Geralt i do naszego obiektu thisName zostało przypisane name Geralt i do thisType zostało przypisane Wiedźmin, które podaliśmy jako drugi argument, czyli
Możemy też zobaczyć, że metody, które mamy w klasie Pokémon, Geralt również może aktywować, czyli Geralt również może atakować i tracić na tym życie. Tak to stąd zostało odziedziczone przez klasę Wiedźmin. No i przejdźmy do tego, co mieliśmy zrobić od samego początku, czyli dodania do naszego Pokémona specjalnego właściwości, jaką miało być Sword, czyli to, czy dany Pokémon specjalny, czyli Wiedźmin, ma przy sobie miecz. Możemy to dać na stałe oczywiście, ale możemy to również podać do konstruktora i przypisać przy tworzeniu danego Wiedźmina to, czy ma przy sobie miecz. Czyli has sword na przykład. I dodamy tutaj. Geralt. Ma Geralt 100 życia, imię Geralt, ma przy sobie miecz i jest typu wiedźmin. I jak widzicie, w bardzo szybki sposób, a także z niewielką ilością kodu udało nam się stworzyć klasę, która ma w sobie te same pola co klasa Pokémon i również możemy ją teraz łatwo rozszerzać i wszystko co do niej dodajemy jest bardzo w niej czytelne. I w taki sposób zdecydowanie łatwiej będzie nam się posługiwało klasami w naszych programach. Więc to tyle, jeśli chodzi o podstawowe zasady dziedziczenia. A teraz jeszcze chciałbym Wam pokazać metody i właściwości statyczne w klasach. Są to metody i właściwości, które możemy wywoływać bez tworzenia konkretnej instancji klasy, czyli bez tworzenia obiektu. Bo zawsze jak odwoływaliśmy się do rzeczy w klasie, było to za pomocą obiektu, czyli Geralt i na przykład jego zdrowie było, prawda? A metody statyczne możemy wywołać bezpośrednio z klasy, na przykład Pokémon, jeżeli dodamy do niej metody statyczne. Więc, aby stworzyć statyczną właściwość, musimy użyć słowa kluczowego static i następnie niech będzie counter, bo będziemy chcieli liczyć, jak dużo Pokémonów mamy dodanych. Czyli static counter równa się 0. I na przykład chcemy stworzyć metodę count Pokémons, która będzie nam wyświetlać, jak dużo mamy Pokémonów. This.counter. Są to metody statyczne, więc obie odwołują się do naszej klasy. Dlatego tutaj używamy this. Natomiast w naszym konstruktorze odwołujemy się do naszego konkretnego obiektu, który tworzymy za pomocą konstruktora. Więc tutaj this counter już nie możemy użyć. Nawet jak widzicie, nie wyświetla mi się tutaj w proponowanych opcjach. Żeby odwołać się do naszej statycznej właściwości counter, musimy to zrobić za pomocą naszej klasy Pokémon. Jak widzicie, wyświetla mi się tutaj counter. Teraz damy sobie plus równa się 1. To znaczy dokładnie to samo co Pokémon counter równa się Pokémon counter plus 1, tylko w skróconej wersji. Sprawdźmy, czy działa. Przeklejamy kod. Geralt. Jak widzimy, Geralt nie ma w sobie tego countera, który tutaj zadeklarowaliśmy. Natomiast nasza klasa Pokémon powinna naliczyć to, na przykład poprzez count Pokémon, możemy to sprawdzić, że pojawił się Pokémon specjalny, czyli Wiedźmin. I jak widzimy, mamy 1, czyli policzyło nam stworzenie Geralta. Możemy też stworzyć Pikachu, tak jak w poprzednim odcinku. O, tu proponowane mi się wyświetla. I możemy teraz Pokémon count Pokémons i widzimy 2, bo mamy 2 stworzone obiekty klasy Pokémon albo klasy Wiedźmin, która dziedziczy z klasy Pokémon. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że teraz klasy nie są Wam straszne, bo naprawdę przerobiliśmy wiele zagadnień z nimi związanych. Teraz wiemy już, jak dziedziczyć właściwości i metody między klasami, a także co to są metody i właściwości statyczne w klasach. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym odcinku niedługo. Cześć!